Co ten Górnik tak cały czas ostatnio gra mecze u siebie? Serio, też to zauważyliście? Może ja mam jakieś fanaberie, ale tak mi się cały czas wydaje, że co kolejkę jestem w Zabrzu. Nie żebym miał coś przeciwko temu, wręcz przeciwnie, bo gdyby każdy mecz był tak ciekawy jak ta pierwsza połowa chociażby, no to byłbym zadowolony, bo to starcie oglądało się po prostu bardzo sympatycznie. Górnik Zabrze pokonał na własnym obiekcie Cracovię 3-0, strzelając około 66% bramek w pierwszej odsłonie. I uwaga, jak już jesteśmy przy procentach, to podobnie jak w tym starciu z Legią Warszawa u siebie Górnika, Zabrzanie oddali w niej 100% strzałów. Bo zgadza się, Cracovia w tej pierwszej połówce miała w rubryce statystycznej po stronie strzałów okrągłe 0, co przekładało się w sumie na całkowitą wręcz dominację Zabrzan w tym meczu. I mieli tu starcie praktycznie całkowicie pod kontrolą, tworząc naprawdę składne akcje bramkowe i naprawdę nieźle je przede wszystkim wykańczając, bo to wykończenie było dzisiaj top. Pierwszą bramką była akcja i asysta Lukasa Podolskiego bądź Krawczyka, bo wydaje mi się, że ta piłka jeszcze po drodze właśnie była muśnięta przez tego zawodnika. Wykończył oczywiście niezawodny Robert Dadok. Drugie to zamieszanie pod bramką wykończone fantastycznym lobem Nowaka. I w sumie ta bramka przypominała mi trochę gol Ebiego Smolarka przeciwko Belgii w 2007 roku na Stadionie Śląskim. Piękne czasy zresztą to były i widziałem ten mecz na żywo. No a trzecie to oczywiście fantastyczny gol z dystansu chyba jednego z lepszych zawodników tego starcia, czyli Lukasa Podolskiego. Mieliśmy w sumie jeszcze kilka patelni Krawczyka, które były wykańczane, no niestety w trybuny. Świetne przy okazji zawody defensywy, bo goście nie mieli praktycznie żadnych strzałów celnych na bramkę. Według jednych źródeł statystycznych Cracovia oddała 1 strzał celny, natomiast według innych aż 0. Więc no trochę szok i trochę podziw dla Górnika. Genialne zawody przy okazji Manneha, który no wręcz skradł ten środek pola w tych zawodach. Świetne odbiory, świetne ustawianie się na boisku, bardzo celne rozrzuty oraz bardzo fajne podania prostopadłe. I te punkty Zabrzanom, wydaje mi się, że realnie, naprawdę realnie spoglądając w tabelę, dają możliwość walki o europejskie puchary. No bo mówmy się, że strata 4 punktów do 4. zespołu no jest praktycznie żadną stratą w perspektywie jeszcze 30 możliwych do zdobycia. Więc wydaje mi się, że jest o co walczyć i miałbym apel do zawodników Górnika, żeby walczyli, bo dzięki temu ta liga jest oczywiście znacznie ciekawsza. A Cracovia zagrała dzisiaj po prostu źle i wydaje mi się, że jak najszybciej piłkarze pasów chcieliby wymazać to spotkanie z pamięci. Przede wszystkim źle rozpoczęła te zawody, bo dała się zrzucić Zabrzaną praktycznie do defensywy tak całkowicie. Później oczywiście się nieco pozbierali, wyglądali znacznie lepiej, natomiast nie przekładało się to na stwarzanie zagrożenia pod bramką. Oczywiście Rasmussen strzelił bramkę na 1-1, jednak był tam wcześniej spalony, bardzo mały, bardzo centymetrowy, ale ponoć spalony, więc kto wie, gdyby tamta bramka została uznana, no to może ten przebieg byłby znacznie inny. No ale to jest zwykłe gdybanie, no. I gdybać to se możemy. Nie no, naprawdę, zdecydowanie więcej sobie obiecywałem po grze zespołu pasów, bo no kurczę, mieli w tym sezonie naprawdę kilka fajnych meczów, a teraz z Zabrzem zagrali bardzo źle. No, z Brk-Betem zagrali dość słabo, bo jednak Brk-Bet odniósł pierwsze zwycięstwo wyjazdowe właśnie nad pasami. Także zespół z Krakowa wydaje mi się, że wpadł w lekki dołek, natomiast ja bym jeszcze tutaj nie bił na alarm, no bo to jest co, no 2 kolejki w perspektywie 34 to jest praktycznie nic. No ale na pewno sama gra pasów nie napawa optymizmem. Górnik Zabrze jest 6 z 36 punktami, natomiast Cracovia 10 z 31. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 000 subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, publikuję zdjęcia, dodaję posty i zapraszam was do posiadania dobrego humoru oraz do obejrzenia następnego mojego omówienia na kanale meczu Lech Raków. Zgadza się, omówię ten mecz i będzie on później.